Moi drodzy, serdecznie witam Was na transmisji. Dzisiaj rozgrywamy kolejny odcinek serii Bitwa o Czołg, czyli seria, w której muszę zrobić określoną ilość uszkodzeń, jeśli chcę zatrzymać konkretny pojazd. W dzisiejszym odcinku czeka nas potyczka o japoński 10 tier Type 5 Heavy. Super ciężki czołg, który w moim garażu zawitał całkiem niedawno, bo w momencie, kiedy dostał buffa, teraz... Niestety jestem lekko poirytowany dzisiejszymi bitwami, które rozegrałem tym czołgiem i uznałem, że zrobimy coś nowego, czyli właśnie potyczkę na tym czołgu. Wyznaczyłem sobie cel, który nie jest jakiś nieosiągalny. Jest to wartość 3000 uszkodzeń na bitwę. Tyle muszę zrobić co najmniej, aby Type'a utrzymać. Jeśli zrobię mniej, po prostu sprzedam go, a zrobię to na streamie, więc każdy będzie widział, że nie ma tutaj żadnych oszustw. Aby była jasność, to w przebiegu służby na tym czołgu mam rozegranych bitew. No niemało, bo jest to dokładnie 167, średnio robię 2700 uszkodzeń, więc zaokrąglimy to do 3000. I no tyle, powinniście wiedzieć. Załoga jest dwuperkowa, oczywiście pojedziemy sobie z dosyłaczem, wentylacją i stabilizatorem pionowym. Pociski na trolu, te premium za 6400. Polecimy także nieco bardziej ekonomicznie, bo nie ma co tutaj przesadzać, niech czołg się obroni sam, a nie, że ja będę go bronił. Mam nadzieję, że źle nie będzie. Nie chcę go sprzedawać do końca, ale też jestem w takim stanie, że jak go sprzedam, to chyba źle nie będzie. Przeżyję to jakoś. W każdym razie lecimy z koksem, czas na bitwę. No i uwaga. W tym momencie stoimy przed ważnym wyborem. Mapa. Jakie zakłady? Przyjmę, że będzie mapa otwarta. Coś czuję, że będzie jakaś mapa otwarta. Uwaga. Wichura. No. Niekoniecznie. Nie taka otwarta mapa. Powiedzmy sobie wprost. Jest to nawet, bym bardziej powiedział, zamknięta mapa niż otwarta. Połowa mapki to budynki, połowa to jakieś bobsleje. Nie ma arty. No, 3000... Powinno pójść w miarę gładko. Losowanie jest klasyczne. Pełno dziesiątek. Coś czuję, że pójdzie w miarę łatwo. W miarę. Mask styl Siemka Multi, myślę, że z polskim drzewkiem będzie tak samo jak ze szwedzkim. I co myślisz o zrobieniu sklepu z koszulkami? Paziolandii, pozdrawiam ciebie i mam 4 złote. Serdecznie dziękuję. Do wiadomości ustosunkuję się po potyczce, ponieważ teraz niekoniecznie słyszałem całość. Mam przyciszone dźwięki, więc wielkie dzięki, po bitewce odpowiem. I wracając do samego starcia, waham się jeszcze co wybrać, ale chyba pojadę na środek, bo nie mam się czego obawiać. Jeśli pojechałbym miastem, to faktycznie tam mógłbym napotkać na czołgi ciężkie na amunicji premium. Jadąc tutaj może napotkam jakieś medy, a no nie powiem, spotkanie z Batchatem skończyłoby się dla mnie bardzo szczęśliwie. Ten Stoltena aż tutaj będzie miał kogoś do bicia, jest obiekcik. No nie, ja go nie trafię. Chodź, może? Dobra, może jednak nie. A propos Type 5 Heavy, przypominam, że czołg ten otrzyma w niedalekiej przyszłości, bo już w przyszłej łatce nerwa. No tutaj te dwa miejsca będą osłabione. Będą miały znacznie cieńszy pancerz, więc jeśli ktoś będzie chciał przebijać Type'a, będzie miał teraz to dużo. Dlaczego nie trafiłeś? Kurno! Będzie to teraz dużo prostsze. Gdybym trafił mu w tyłek, weszłoby za 1400. Oczywiście skręciło w stronę gąski, co niestety nas nie cieszy, bo to mógł być już pierwszy fantastyczny strzał w tym odcinku, no niestety. Odcinek bez faila to odcinek stracony, jak mawiają. Dobra, lecimy teraz tędy. Jeśli chodzi o te punkty, to jeden z nich, to będzie ten i ten, będzie miał 20 mniej milimetrów, drugi będzie miał 10 milimetrów. Nie powiem wam, który będzie miał 10, który 20, bo tak dobrze nie pamiętam, ale wiem, że to będzie właśnie różnica od 10 do 20 milimetrów, więc nic kolosalnego, ale jednak przebijanie będzie znacznie prostsze. Aha. No, nie trafiłem w murek. Znaczy, trafiłem w murek, ale w murek nie celowałem. Dostałem od ISA 7.
Teraz mrąbnę. Strzelę. No strzelę. Bez zgoda to się raczej tingnie. Aha. Okej. 300 uszkodzeń to nie jest dużo. Dlaczego tak mało? Dobra, jadę, bo zaraz mi zabiją wszystkich w ich teamie. Kurna. Trochę się trzeba pośpieszyć, palić wrotki. Lodówka! 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 Jest! Mamy to. Kurna. Obiekt. Naprawię gąskę. Jest. Temu isowi trzeba rąbnąć koniecznie, bo to tak być nie może. A masz. Ładnie, dostał 500. Kurna, ała! Nie! Won! Won! Kurna, nie możesz mi objechać, bo jak mi objadą, będę trupem. Umieram, jak mi objadą. Nie, 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 nie. Kurna. Nie! Jeszcze jeden strzał muszę oddać, bo inaczej nie będzie bitwy o czołg. Przodem, kurna, muszę przodem stać, ale nie może mi objechać. Jeszcze jeden strzał i będzie wykonana misja. No i kurna. Widzicie to? Jest! Jest! 300! Mamy to! Weszło! Tinknij się, tinknij się, tinknij się, tinknij się, tinknij się. Tinknij się, tinknij się. Taranem, 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 kurna! Żryj gruz! Cholera. Ale dobra, dupie to. 3200 mamy. Mamy 3200. Ziomek, sekundkę, ja się tylko obrócę i już ci daję miejsce. Cholera. Jest 3200, dobra. Good job, Multishow. Dałem radę. Dałem radę. 3800 nawet, panie. Życiowa forma. Życiowa forma, Multishow znowu pokazuje, co umie. No, niewiele umie, bo nie trafia nawet w tył TVP za przebicie, no ale... Jest damage. No i gitara. A wam powiem, tyle brakowało, abym to przegrał, bo kurna, gdyby mi ten obiekt przebił raz więcej, nie wykonałbym tej misji. Na szczęście odłamkami trafiłem, no i mamy 3800 uszkodzeń, stalową ścianę. Drugi wynik w teamie, pod względem uszkodzeń też drugi wynik. No i cóż. Type zostaje. Tak być musiało, słuchajcie, tak już być musiało. Typik utrzymuje się w garażu na koncie New Multishow. I chyba tyle. Tak naprawdę powinniście wiedzieć. Dawno nie było tej serii. Postanowiłem, że właśnie nagramy taki materiał na żywo, aby nie było, że znowu oszukany i tak dalej. Więc tak wyszło. Super, że czołg zostaje, bo jednak wolę, aby został. To tyle ode mnie. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o ocenianiu, łapki w górę, łapki w dół. I słyszymy się już niedługo. Dzięki. Cześć!